Dorota Dusik ze Szkoły Płodności Dzieci z Natury. Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Potęga Płodności. A ze mną w dniu dzisiejszym specjalnie dla Państwa gość specjalny, pan profesor Bogdan Hazan. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dzisiejszym tematem specjalnie dla naszych gości jest temat poronień. Medycyna akademicka ma do zaoferowania takim kobietom, które mają problem z utrzymaniem tej ciąży. Czy są jakieś specjalistyczne badania? Czyli mówi pani w tej chwili o poronieniach nawykowych, o poronieniach powtarzających tak. się. Mamy do czynienia wówczas, jeżeli 3 kolejne ciąże ulegają poronieniu. Taka sytuacja dotyczy mniej więcej 0,5% kobiet. A więc nie tak mało. Nie mało. O ile w przypadku jednej straty ciąży, w przypadku jednego poronienia, jednej straty dziecka, według tego, co mówią podręczniki akademickie, o których sama pani wspomniała, nie ma potrzeby, żeby wykonywać jakieś bardzo skomplikowane badania inwazyjne, narażające kobietę na cierpienie. Ponieważ, tak, ponieważ wychodzimy z założenia, że najprawdopodobniej jest to rzecz sporadyczna. Utrata dziecka, poronienie, które się nie powtórzy w następnej ciąży. Tak więc rzeczą chyba rozsądną jest, jeżeli lekarz, do którego zwraca się małżeństwo z informacją, że właśnie doszło do poronienia, powie tak, że poronienie, jednorazowe poronienie, niezależnie od tego, czy pierwszej ciąży, czy którejś z następnych, w sposób istotny nie zmniejsza szans na zajście w następną ciążę, a co więcej, nie zmniejsza również znacząco szans na donoszenie następnej ciąży. To nie znaczy, że lekarz, który tak powie, lekceważy problem, wcale nie. Ale uważa się, że strata jednego dziecka, może to zabrzmi troszeczkę, może ktoś uzna, że to jest lekceważenie problemu pacjentki czy małżeństwa. Nie, po prostu przyjmujemy, że poronienie było najprawdopodobniej zjawiskiem sporadycznym, nie wywołanym przez permanentne obecne w organizmie kobiety czy mężczyzny czynniki, a więc można spróbować zajść w następną ciążę. Czyli jak to mówią, natura jest wielka i z naturą jeszcze nikt nie wygrał. A jeśli... No nie, to z tym może tak do końca bym się nie zgodził, ale pokora wobec natury jest rzeczą słuszną. A co w sytuacji właśnie, kiedy jest tych ciąż poronionych ciąż więcej? To wtedy medycyna oferuje całą gamę badań. Najpierw wywiad, w jakich okolicznościach doszło do poronienia. Lekarz zapyta, czy to były poronienia we wczesnej ciąży, czy w ciąży zaawansowanej. Jak wygląda cykl miesiączkowy? Jak wygląda samopoczucie kobiety? Czy jest chora, czy może ma cukrzycę albo stan przedcukrzycowy? Może ma za małą lub za dużą masę ciała, może pali papierosy, może nadużywa alkoholu, może ma nieprawidłowe cykle miesiączkowe i jakieś zaburzenia hormonalne, może pierwszą miesiączkę miała później niż zwykle ma to miejsce i można podejrzewać jakieś nieprawidłowości anatomiczne, czy ma obfite miesiączki krwotoczne. Trzeba się dowiedzieć o to, jak wygląda cykl miesiączkowy, wygląda przeszłość ginekologiczno-położnicza i jak wygląda zdrowie kobiety generalnie, w jakim jest wieku na przykład. No i najpierw wywiad, prawda, a potem badanie przedmiotowe, lekarz bada ginekologicznie pacjentkę, wyciąga stąd wnioski, wykonuje badanie ultrasonograficzne, zleca różnego rodzaju badania dodatkowe, hormonalne, czasami konieczne jest wykonanie diagnostycznych zabiegów, takich jak histeroskopia, a więc wdzielnikowanie macicy od wewnątrz, czy laparoskopia, operacja, której się zagląda do wnętrza brzucha przy pomocy specjalnego aparatu, który się wprowadza do brzucha przez pępek, ale to są pewne już sprawy techniczne. Również badamy męża, ojca dziecka, które uległo poronieniu.
Ale tam tu mogą być również i czynniki męskie. Rzadko czynniki męskie prowadzą do poronienia. Rzadko. O ile czynnik męski, nieprawidłowości ze strony mężczyzny prowadzą dość często do niepłodności, do trudności w poczęciu dziecka, o tyle czynnik męski jako przyczynę poronień samoistnych można prawie pominąć, prawie, ponieważ nie można tutaj nie brać pod uwagę czynników genetycznych, translokacji chromozomowej na przykład, która pochodząc od ojca dziecka, od męża, może przyczyniać się do strat kolejnych ciąż u małżonki. Też jakiś czas temu słyszałam o takim nazewnictwie, nazwaniu plemników zmęczonymi, które to rzekomo właśnie mają doprowadzać do tego, że łatwiej taką ciążę jest poronić. Prawdopodobnie myśli Pani tutaj o czynnikach męskich wpływających na trudności w poczęciu dziecka. I wówczas jednym ze środków zaradczych jest tak zwany zabieg ICSI, czyli do cytoplazmatyczne, do jaja, do komórki jajowej pobranej od żony, wstrzykuje się plemnik, siłą kota się tam wprowadza do komórki jajowej, dochodzi do zapłodnienia, ale to dziecko, które właśnie zostało poczęte, dziedziczy pewne nieprawidłowości pochodzące od chorego męża, co może się przyczynić do częstszego poronienia tak poczętej ciąży. Rozumiem. No to wyjaśniło. To wyjaśniło sytuację, tak. Z czym jest nazwany tak zwany zmęczony plemnik? No właśnie, zmęczony plemnik to chyba chodzi o plemniki, które się nieprawidłowo poruszają. Mhm. I to jest dość częsta przyczyna niepłodności pochodzącej ze strony męża. Tak, czyli jaki w ogóle procent jest, czy są w ogóle jakieś takie statystyki prowadzone, gdzie widać gołym okiem, że w sytuacji, kiedy kobieta dosyć często roni, to medycyna akademicka rzeczywiście jest w stanie doprowadzić do tego, żeby ta ciąża w końcu zaistniała i żeby narodziło się dziecko całe zdrowe. O czasie. Można powiedzieć tak, że nawet jeżeli kobieta poroniła jedno dziecko, dwoje, czy więcej, nawet trójkę dzieci, to w naszym ciągu nie jest pozbawiona szans na donoszenie ciąży i urodzenie dziecka nawet bez żadnego leczenia. Rozumiem. Tak również bywa, ale odpowiednie postępowanie diagnostyczne czy lecznicze może te szanse poprawić. Mhm. Ale to nie jest też tak, że jesteśmy w stanie pomóc w każdym przypadku. Jeżeli na przykład jest ciężka wada rozwojowa macicy i dochodzi w związku z tym do poronienia kolejnych ciąż, wówczas nasze możliwości poprawy sytuacji są ograniczone. Dlaczego? Kiedyś próbowaliśmy na przykład w przypadku macicy dwurożnej operować taką macicę. Staraliśmy się, aby przez odpowiednie nacięcie, zeszycie macicy przywrócić jej prawidłowy kształt. Ale okazało się, że szanse na donoszenie następnej ciąży zarówno po operacji, jak i bez jej wykonywania są takie same. A więc ta operacja Strassmana nie dawała efektu, w związku z tym zarzuciliśmy jej stosowanie. Rozumiem. No, są takie sytuacje, to jest ilustracja sytuacji, kiedy medycyna niewiele może pomóc małżeństwu, które nie może doczekać się potomstwa ze względu na powtarzające się poronienia. Rozumiem. No dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję profesorowi za to, że mogliśmy uczestniczyć i doświadczyć tej wiedzy, obszernej wiedzy, którą pan profesor ma z doświadczenia, no bo to jest przecież potężny bagaż doświadczeń. Myślę, że na ludziach, którzy naprawdę dużo doświadczyli w życiu, warto od nich czerpać, bo tam jest wielka mądrość, wielkie bogactwo. Także bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to proszę je kierować chętnie. Panie profesorze, odpowie Pan? Spróbuję. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za uwagę
i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo.